2021 roku gmina Kuźnica zaplanowała budżet w kwocie 23 452 tysiące zł. Prowadzimy 5 dużych inwestycji. Największą inwestycją, która została rozpoczęta w 2020 roku, to jest przybudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica. Wartość inwestycji to jest 8 050 000 zł. Z tego dofinansowanie dostaliśmy do tego zadania w kwocie 889 tysięcy euro, co w przeliczniku na złotówki wychodzi, to jest kwota 3 829 tysięcy zł. Z końcem roku dostaliśmy z Funduszu Inwestycji Lokalnych na to zadanie dodatkowo 2 miliony złotych. Następną inwestycją, która została rozpoczęta w poprzednim roku, to jest modernizacja szkoły w Kuźnicy. Wartość tego zadania to jest 4 miliony 200 tysięcy ponad złotych, dofinansowanie 3 miliony 200 tysięcy złotych. Termomodernizacja polega na dociepleniu obiektu, też wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz oświetlenia. Obecnie na terenie szkoły funkcjonuje ogrzewanie po prostu poprzez tak zwane pompy cieplne. Całe zadanie to jest na koszt 4 miliony, natomiast same pompy cieplne kosztują nas 1,5 miliona złotych. W tym roku rozpoczęliśmy następną inwestycję, dostaliśmy duże dofinansowanie rzędu 95%. To jest oświetlenie uliczne w miejscowości Kuźnica, czyli wymieniamy oświetlenie na odcinku ulicy Sokulskiej i Grodzieńskiej. Wartość zadania jest 682 tysiące złotych. Dofinansowanie jest 582 tysiące złotych do tego zadania. Następnie remont placu zabaw to jest 62 tysiące i z dofinansowaniem 40 tysięcy złotych. I jeszcze ta inwestycja, która będzie prowadzona wspólnie z powiatem sokulskim, to jest przebudowa drogi powiatowej Czuprynowo-Klimówka, gdzie wartość zadania pierwotnie wyceniona została na 6 milionów złotych, natomiast po przetargu prawie 4 miliony 400. Z tego gmina Kuźnica dołoży do tej inwestycji 1 200 000.